Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars na moim kanale. Wczoraj rozegraliśmy sobie PS Recapa i poszło nam troszkę tak nie bardzo, więc dzisiaj potwieramy sobie skrzyneczki. Mam nadzieję, że wam się materiał spodoba. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień, no i lecimy z tematem. Z gry za niedługo zostaną usunięte ludzie event tikety, więc wykorzystajcie sobie na wydarzeniu aktualnie z Robo Rumble. Wykorzystajcie sobie te tikety, bo za niedługo wam to zniknie i przepadną wam skrzynki. Ja dzięki tym tiketom zyskałem dzisiaj 30 skrzynek tych małych i mam jedną dużą, więc sobie to pootwieramy. Na początek weźmiemy małe skrzynki i co nam tutaj poleci? Siemieli, siemieli, mamy 30 monet, mamy 6 punktów mocy do Genka, mamy 8 punktów do Karla, więc skrzynka taka średnia. Lecimy dalej, w tej skrzynce mamy 13 monet, punkty mocy do Bulla, punkty mocy do Colta i nic poza tym. Ciekawe, czy nam poleci jakaś postać, nie? W tej skrzynce mamy 50 monetek, 5 punktów mocy do Penny, MZ. Oj, myślałem, że coś będzie lepszego, a mamy podwajacz żetonów. 200 żetonów, spoko, więcej skrzynek będziemy mogli otworzyć. Kolejna skrzyneczka i nam poleciały monety, Bull, Dynamite i w sumie tyle. Po 3 rzeczy lecą z tych małych skrzynek, myślałem, że kiedyś więcej z tego leci, nie? Mamy monetki, mamy 8-bita, mamy Bulla. To później sobie będziemy mogli te postacie ulepszyć i nimi troszkę pograć. Chciałbym jak najwięcej postaci odblokować, dlatego że chcę pograć koło fortuny z większą ilością postaci, czy też koło fortuny z widzami, nie? Ale teraz tego nie mogę zrobić, dlatego że dużo postaci mi brakuje, które wy macie, nie? Albo na przykład wy nie macie tej postaci, co ja mam tą postać. Jakbym miał wszystkie postacie, to wtedy byłoby łatwiej właśnie kręcić na tym golem fortuny. Kolejny podwajacz żetonów, mamy tutaj punkciki jakieś i lecimy z kolejną skrzynką. W tej skrzynce mamy monety, Daryl i Rico. Kolejna skrzynka, monety, Bow i Bull. Szybciej otwieram te skrzynki, bo też chcę ludzie pograć troszkę i wbić parę pucharków. Kolejna skrzynka, mamy w niej Shelly, Dynamike, jakieś monetki i następna skrzynka 27, monety, Shelly, Piper, postaci brakuje, 26 monety, punkty mocy do Ems, Dynamike i klejnoty. Klejnociki spoko, bo sobie za klejnoty będziemy mogli odblokować jakieś skórki. Stało nam jeszcze 25 skrzynek, więc jedziemy. Monety, punkty mocy do Shelly, do Pam. Pam dzisiaj robiłem tego Robo Rumble, mega fajnie się to robiło, powiem wam. Pike, MZ-a i bodajże 8-bit, to było dla mnie najlepsze połączenie, jakim grałem. Punkty mocy do Jackie, elegancko do Jackie, chcę jak najwięcej, bo chcę ją mega ulepszyć i lecieć po rekord pucharków. Mam aktualnie na niej 500, bodajże już patrzę, mam na niej 500, już patrzę, gdzieś tutaj była, 500 pucharków i chciałbym ją podbić do większej liczby, że może jakąś topkę wbić na niej, zobaczymy. Dobra, otwórzmy sobie teraz dużą skrzynię, jak te małe skrzynki otwieraliśmy, to teraz duża skrzynia, 75 monet, punkty mocy do Broka, punkty mocy do Dynamike'a, punkty mocy do MZ, ale postaci nie ma i 22 skrzynki zostało. Kolejna skrzynka, jest ludzie gadżet. Jest gadżet do Barley'a, mikser lepkiego syropu. Barley upuszcza klejącą maść w postaci kałuży spowalniającej wszystkich przeciwników, którzy tylko w nią wdepną. Spoko, spoko, slowek. Kolejna tutaj skrzyneczka, monety, MZ-ka i Bull. Ej, ale zaczynają się coraz lepsze skrzynki, nie? Już gadżety lecą. Mamy monety, Rosa i Bibi. Kolejna skrzynka, monety, Bibi i Tick. Otwieramy wszystkie skrzynki naraz, później będziemy grać. Kolejne monety, Tick, MZ-ka. MZ-kę będziemy sobie mogli ulepszyć. Kolejny tutaj gadżet, ludzie, kolejny gadżet. Colt natychmiast przeładowuje dwa naboje amunicji, ładunki na mecz 3, więc mamy szybkiego ładowacza, gadżet do Colta. Spoczko, jakie są wasze ulubione gadżety, możecie dać znać w komentarzach. Monety, Nita, Piper, 15 skrzyneczek. Oj, coś zlagowało, lag równa się postać. Monety, MZ-ka, Shelly i 12 klejnotów, spoko, dużo, dużo całkiem. Kolejna skrzynka, monety, Karl i Pam. Kolejna skrzynia, monety, Barley i Gienek. Zostało jeszcze 12 skrzynek, monety, Shelly i Jessie. Kolejna skrzyneczka, monety, Brock oraz 8-bit. 8-bita będziemy mogli sobie ulepszyć. W tej skrzynce mamy monety, Tika i Daryla. Zostało jeszcze 9 skrzynek, monety, Carl i Tick. Kolejna skrzyneczka, monety, Bibi oraz El Primo. Postaci nie ma, postaci nadal nie widać. Patrzę tutaj, co kot jeszcze robi, bo kot leży pod ręką i tak mi tutaj się rusza, boję się, że mi coś kliknie. Dynamike, Tick oraz monety. Kolejna skrzyneczka, tutaj ludzie, monety, Nita, 8-bit, 5 skrzynek, będzie postać czy nie będzie postać, ludzie, nie? Mamy Karla, mamy Jessie, mamy klejnoty, mamy również monety, 70 monet, to jest dużo. Kolejna skrzynka, 12 monet, Karl oraz Daryl,
Więc średnia skrzynka, no bo tymi postaciami nie gram. Monety, Gienek, Piper. Jeszcze dwie skrzyneczki nam zostało. Monety, Rico i Bull. Jeszcze jedna skrzynka i tutaj mamy monety, Rico oraz Ems. Więc do MZ-ki spoko, że są jakieś punkty mocy. Powiem tak, moi drodzy, myślałem, że będzie jakaś postać. Myślałem, że coś fajnego się uda nam nowego wydropić tutaj. No ale jednak nie udało nam się. Mamy tutaj nadal braki w zadymiarzach. Brakuje mi 10 zadymiarzy. Żadnej legendy nie mam. Może kiedyś się uda coś wydropić, a teraz przechodzimy do meczy. No i jesteśmy w pierwszym meczu, moi drodzy. Gramy 8-bitem, później zakręcimy sobie jeszcze kołem fortuny, zobaczymy jaką postać nam dobierze. Co do wbijania pucharków, wczoraj grałem w jeden dzień, wbiłem 1250 ponad pucharków, albo 1300, dokładnie nie wiem ile. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo duży wynik i najłatwiej wbijało mi się na solóweczkach. Najłatwiej na solówkach to szło, też troszkę z widzami z klubu pograłem parę meczyków i dzisiaj też to zrobię zaraz po nagryweczce. A teraz, ludzie, próbujemy tutaj coś kminić. Też z widzami będę nagrywał z klubu odcinki. Na razie dzisiaj był taki odcinek openingowy, więc graliśmy czysty opening mieliśmy. A teraz, ludzie, wbijamy sobie tutaj taką stróweczkę. Aktualnie gram 8-bitem. No i wbijamy tam Karla, nie, tam jest Jackie. O Jezu, myślałem, że tam Karl stoi tak z daleka. Karl też jest na górze, ale myślałem, że tutaj Jackie właśnie jest zamiast Karla na dole, nie? Dobra. Oj, boi się goś podejść, boi się. Bo ja go tutaj obijam, jeszcze na ultimate jestem. Niech mi się życie troszkę odnowi. Ona też czeka na odnowienie życia. No i ja nie podniosłem tego Power Cube'a, nie, on nie podniósł. No ale tak to czasami bywa. Warto lepiej zaryzykować i chwilę tutaj przykampić, niż lecieć centralnie po punkty. Dobra, jest Bibi. Oj, Bibi obita. Ale nie chcę nim na blisko podchodzić tym naszym 8-bitem, bo wiem, że 8-bit jest straszny na blisko. Oj, oj, ludzie zaczynają nas zachodzić z dwóch stron. Też trzeba uważać. O nie, MZ-a, MZ-a, ludzie, ona miała aż 7 pucharków, nie wiedziałem tego. Dobra, piąta pozycja, porażka pierwsza. 2 punkty tylko. O, 18 ranga na 8-bicie wbita. Dobra, chodźmy zakręcić kołem fortuny. Zobaczymy, jaką postać nam da. Koło fortuny już odpalone, moi drodzy. I kręcimy, kręcimy dalej kołem. Zobaczymy, co nam ciekawego poleci. Więc leci, leci, leci kabarecik. Kręci się, kręci. I co tu mamy? Jesse, Brock czy Daryl? Będzie Daryl, więc na pierwszy mecz, gdzie kręcimy kołem fortuny, bierzemy Daryla. Gdzieś go tutaj miałem. Daryl w ogóle dostał reworka ostatnio, nie? Ulepszmy go od razu, jak możemy. Który to już 7 poziom mocy. Dostał reworka i troszkę inaczej wygląda. Też dostał nowego skina. Tą kulę taką, co tutaj możecie zauważyć. Ale czy ja tego skina chcę? Nie wiem, ludzie, nie wiem. Jak zostawicie tutaj po tym filmem 500 łapek w górę, to kupię tego skina i nim pogram troszkę. Ale na razie, tak, ludzie, za bardzo jakoś się nim nie jaram. Dobra, idziemy dalej. Pyk, oj, ale jak fajnie strzela. Bardziej mi się podoba ten standardowy skin, co jest na nim zrobiony po reworku, niż ten nowy, nie? Gdzieś mega ładnie wygląda. Dobra, szukamy tutaj przeciwników. 10 osób jeszcze żyje. Jakoś tym Darylem nie mam za dużo punktów mocy. O Jezu, mam z kamerki troszkę uciekam, tak patrzę. Trzeba będzie powbijać, nie? Trzeba będzie powbijać. O, jest tutaj Frank, każdy się chował i czekał na ten moment, kiedy w końcu pojawi się robot, nie? Ten robot, jak się pojawia, to każdy panikuje od razu. Ale na nim można sobie nabić punkty fajne. Dobra, trzeba uważać, ludzie. Bo tutaj gdzieś mamy Franka. Tutaj idzie już Bibi. Tam jest też na dole jakiś wynalazek. Dobra, uważaj, wariacie. Tak za bardzo się nie możemy wystawiać. Jackie, o, Jackie, tą Bibi może złapie. Ej, z tego coś może być. Tu jeszcze Frank od góry jest. Ja na tego Franka muszę uważać. Ten Frank tam, o właśnie, Frank tą Bibi złapał. Wiedziałem, że on czeka na idealny tutaj moment. O, Jackie złapała tego Franka i po Franku jest. Bo Jackie go to tam zmiażdżyła dosyć pięknie. Ta Bibi jest obijana, ulti wykorzystane. Jest kolejny wjazd, a ja stąd uciekam, bo idzie tutaj robot, żeby za nami się nie puścił. O, pięknie, on poszedł na górę. I tam mamy dwójkę, która jest obijana przez robota i ze sobą walczy. Więc mamy okazję teraz. Nie, Jackie na blisko. Nie, myślałem, że ona jest dalej, że oni się biją ze sobą. Dobra, ludzie, nie pykło nam to trochę. Mamy 3 punkty i ranga wbita. Nie, znaczy, ranga nie wbita, mamy 6 pucharków i trzecie miejsce. O, coś takiego chciałem powiedzieć. Dobra, idziemy zakręcić śmigłem jeszcze raz i zobaczymy, co nam teraz poleci. Koło fortuny się kręci, koło fortuny się kręci. Mówi nam, ludzie, że dzisiaj kolejny meczyk wygramy sobie Jesse Brock. Kolejny meczyk będziemy sobie zagrywać tutaj Brockiem, więc zadymiarze, gdzie jest Brock? Brock to jest ten z bazuką chyba, nie? Z tego, co się orientuję. Tak, jest Brock. Mamy go na siódmym poziomie mocy. I lecimy, ludzie, z ostatnim meczem już dzisiaj. Ostatni meczyk i zobaczymy, jak nam tym Brockiem tutaj pójdzie.
Więc dajcie łapę w górę, subskrypcję, jeżeli chcecie więcej filmów, ludzie. I lecimy z tematem. Dobra, pyk, 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 otwieramy skrzyneczkę pierwszą. Uuu, Gienek tutaj stoi. Panie Gienek, proszę mnie tutaj nie stresować. Wiem, że Gienek jest mocny, Gienek jest mocny fest. To jest mocny materiał, jeżeli chodzi o niego. Jeżeli chodzi o zdobywanie fragów, tam już nas jakaś nita łapie, dobra, Gienek mało HP ma? Siadło, mamy ludzie, fraga, mamy fraga, Gienek ubity, ale pam już leci tutaj i ta pam mnie przetnie. Więc niedobrze, niedobrze, wrzucamy ultimate'a, żeby ją troszkę zrzucić z naszego pola widoku, bo mogłaby nam zrobić małą krzywdę, nie? Albo i nie mało krzywdy i moglibyśmy wylecieć z gierki. Tu leci robocik za Darylem, Daryl no, ucieka, tego Darylka sobie troszkę obije. Może dostał, może nie dostał, nie jestem pewny. Ta pam cały czas nam tutaj lata, cały czas nam przeszkadza, więc na nią trzeba będzie uważać. Jest bow. Oj, dostał, dostał za 1700. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ulti załadowane, więc pewnie dalej dostał. Jest szansa taka. Bow mocno obity, wrzućmy tam jeszcze jednego ultimate'a. O, kolego, nie masz gdzie uciekać. Nita cię tutaj przymknęła strasznie. Dobra, mamy ludzie 6 zadymiarzy w grze. Za bardzo nie miałem jak podejść, żeby pozbierać te pucharki. Oj, tam lecą jakieś fragunie. O, może tutaj będzie frag, jeszcze jeden. Pyk, trafmy go. Dobra, on musi bić się z tym robotem. On się musi bić z tym robotem i będzie chciał pewnie zebrać pucharki, dlatego biegnie do przodu. On się odnowi i będzie mocny zaraz. Więc dlatego El Primo trzeba uważać już teraz. Pyk. Nie, mamy robota na łbie. Dobra, nie poleciał na nas, elegancko. Rzućmy tutaj rakietki w tą stronę. Żadna nie trafiła go, ale on tu jest. On tu jest, tu jest El Primo cały czas. Ja mu nie mogę dać uciec stąd. Dobra, obijamy go, żeby się nie wyleczył. Jeszcze jeden strzał, jeszcze jeden strzał. Mamy to ludzie, El Primo pokonany. Zostało 3 przeciwników, Bull tutaj lata. Okej, nie wiem za kim ten Bull latał, ale Nita go tutaj haczy. Oni się tu podgryzają cały czas na środku. Więc pyk, weźmy tą wojnę. Wyłączmy troszkę. Nie, ten Bull podszedł do mnie na blisko. Najgorzej jak dostanę zaraz robota na łeb. Jak dostanę robota na łeb, to będzie po mnie. Dobra, Nita obijana. Pięknie! Bull mi wygrał meczek, ludzie! O to chodziło! Taktycznie zagranie i mecz zwyciężony, więc Brock, jesteś numerem 1. Udało nam się to wygrać. Mam nadzieję, że wam się, ludzie, materiał dzisiejszy podobał. Jeżeli tak, dodajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do następnego, cześć wam!